Witam serdecznie w drugiej części audycji. Minister Stanisław Gawłowski i starosta Tomasz Tamborskich. Rozmawiamy o Kołobrzegu z perspektywy Polski i siedzimy w miejscu, w którym najlepiej widać ogromną Unię Europejską, malutki Kołobrzeg i szeroką plażę. A jak właśnie temat morski, to PZB spędza sens powiek. Dramatyczne komunikaty, no dramatów jest więcej, ale Kołobrzeg też tam jakby rezonuje w tym. Strajk planowany na wrzesień, udział związkowców, posiedzenia, gorące linie, telefony. No trochę to się wszystko oszczy w kontekście walki wyborczej, ale popatrzmy, czy to PZB już jest, że tak powiem, może nie, zapytam. Jaka jest pana ocena tej sytuacji? To jest bardzo trudna sytuacja dzisiaj, dlatego że rzeczywiście sytuacja finansowa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej nie jest najlepsza. Daleko od tego, żeby powiedzieć, że jest tam wszystko stabilne i takie absolutnie bezpieczne. A na to się złożyło wiele przyczyn. Większa konkurencja na liniach, bo z tej Panie najbardziej... ministrze, przepraszam, ten proces mniej więcej znamy, bo to nie jest nowy temat. Tylko konkluzja może, jakby pan ten fragment ostatni, że związkowcy nie chcą się zgodzić na ten pakiet socjalny. Właśnie, my znamy tutaj, a nie wiem jak radiosłuchacze. Zakładam, że nie muszą być w kursie rzeczy, że sytuacja finansowa spółki jest trudna i że od wielu, wielu lat poszukiwane są rozwiązania dla tej spółki, sprowadzające się do tego, że z jednej strony szukano dużego partnera stabilnego, który będzie chciał zainwestować, a z drugiej strony odbywały się tam wewnętrzne różnego rodzaju procesy związane z restrukturyzacją. To wszystko nie daje jakichś nadzwyczajnych efektów. Poprawia sytuację, ale ciągle nie daje nadzwyczajnych efektów ten fragment restrukturyzacji. Natomiast okazuje się, że tych potencjalnie zainteresowanych Polską Żeglugą Bałtycką jest niewielu na tym rynku. Zjawiła się kolejna firma, firma niemiecka. Ona złożyła określoną ofertę zakupową i to jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo się uda znaleźć dużego partnera, który będzie w stanie zagwarantować przyszłość tej firmie, albo niestety może się okazać, że firma nie wytrzyma konkurencji. No to wiemy, ale czy rząd, czy pan macie tu jakieś pomysły na pomoc, bo tu były, wie pan, jak się sprawa ruszyła w ogóle tam, jak dowiedzieliśmy się, no to nawet pan prezydent składał obietnicę, że może miasto wejdzie. Pan starosta chyba też zabierał głos w dyskusji. Ale przecież jak wejdą, to nie będą płacić za dokładać do biznesu. Znaczy, ja jako mieszkaniec, gdybym był mieszkańcem Kołobrzegu czy powiatu kołobrzeskiego, nie życzyłbym sobie, żeby z pieniędzy moich publicznych dokładać do bankrutującej spółki. Znaczy to by oznaczało, że ktoś tam jakby takie deklaracje były także w mojej audycji popełniane. Ja myślę, że one nie zostały popełnione przez starostwo. Ja sobie tej sytuacji też nie wyobrażam, żebyśmy wykupili firmę, bo można zadać pytanie, dlaczego to ma, nie inną. Znaczy nie było mówione o wykupie, tylko mówione o pomocy finansowej. Dużą rzecz miasto zrobiło, bo proszę zauważyć, że miasto zainwestowało bardzo mocno w nieruchomości, które znajdują się na terenie portu, a których właścicielem było PZB. I dzisiaj to jest ciągle własność publiczna i nawet gdyby coś tam dalej się działo z PZB, to nie ma żadnego zagrożenia co do jakby publicznego wykorzystania tych nieruchomości. A jaka jest wizja pana? Jaki scenariusz docelowy? Ja jestem przeświadczony, że potrzebna jest rozmowa i że muszą wszystkie strony tego procesu mieć świadomość. Jak jest pogotowie strajkowe, no to jaka rozmowa? Znaczy, można strajkować, proszę bardzo. Można strajkować, tylko na rynku jest sytuacja trudna i można poprzez strajk czasami doprowadzić do bankructwa. Jeżeli ktoś chce takiej sytuacji, no to będzie ją miał, tylko wtedy nie będzie negocjacji pakietu socjalnego, tylko będzie upadłość i wszyscy stracą pracę, więc lepiej usiąść do stołu i rozmawiać i szukać takich rozwiązań, które pozwolą na to, żeby na końcu był kompromis, niż kosy na sztorc, bo to w wymiarze ekonomii niestety
będzie powodować tylko i wyłącznie niedobre rozwiązania. Panie starosto, znaczy, w tej sprawie? Cieszy tylko to, że swego czasu udało się skomunalizować tereny portowe. Dzisiaj zarządza nimi spółka miejska, komunalna, zarząd portu morskiego. I to jest jakby gwarancją tego, że port handlowy w Kołobrzegu będzie istniał. Tak? To jest bardzo ważna rzecz, bo w innym przypadku, gdyby spółka upadła, no mogłyby być zakusy dotyczące sprzedaży tego terenu, no i powiedzmy zamiany jego funkcji. Tak? Natomiast ja przypomnę, że w Kołobrzegu jest realizowany duży projekt poprawa dostępności do portu. My to nazywamy obwodnicą kołobrzeską. Wybudowany drugi etap, pierwszy za chwilę będzie kontraktowany, bo już są chyba rozstrzygnięcia przetargowe w tym zakresie uzgodnione, więc port jako taki w Kołobrzegu musi istnieć, bo z tego też wynikają pewne wskaźniki, które Kołobrzeg musi utrzymać, aby te dofinansowanie i trwałość projektu dotyczącego poprawy dostępności do portu zachować i zrealizować. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy panowie związkowcy na pewno słuchają wypowiedzi pana ministra, może w związku z tym jakieś specjalna wskazówka do prowadzenia tych rokowań, bo no w tej chwili trwają rokowania, to wie pan, no to słuchają rodziny w domach, tak? Czy tato pracuje, czy nie pracuje. To są bardzo ciężkie Polaków rozmowy. Ja mam świadomość, że na etapie rokowań stosuje się różne gry i różnie to wygląda w procesie negocjacji. Ja tylko naprawdę bardzo proszę o to, żeby pamiętać, że ta spółka sama sobie nie jest w stanie pomóc i że potrzebny jest duży partner, który będzie mógł dokapitalizować tą spółkę i że bez tego procesu restrukturyzacji nie uda się jej uratować. Jak to będzie z tyłu głowy u związkowców, ja akurat znam część przynajmniej z nich i uważam, że to bardzo rozsądne osoby, to się ten proces zakończy dobrze, a jeżeli będzie znaczy tak... dobrze się nie zakończy, no bo już się wiemy, że nie zakończy, znaczy dobrze, nie zakończy się może tragicznie, o tak? Znaczy zakończy się dobrze, bo uda się znaleźć porozumienie z potencjalnym inwestorem. Jeżeli się nie uda znaleźć porozumienia z potencjalnym inwestorem, a tych inwestorów nie ma w nadmiarze. No właśnie o to chodzi. To jest jeden, kolejne postępowanie. Narzeczonych nie ma. Kolejne postępowanie i tylko jeden w miarę stabilny inwestor, więc... Dlatego może takie ciężkie warunki, no też. Ale pewnie ten inwestor też wie, że sytuacja finansowa nie jest dobra i że bez poważnego procesu restrukturyzacji to się nie uda spółki uratować, więc stąd na początek tak trudne rozmowy. Doszliśmy do upojnego tematu politycznego, to co wszystkie tygrysy lubią najbardziej, bo to o czym rozmawiamy, no to bardzo mocno złączone jest z polityką, czyli najpierw słowo wstępne, ocena sytuacji, tak jak teraz siedzimy w ten piękny dzień, pogodny, lekko zachmurzony. Polska jest w przededniu chyba jakichś poważnych zmian, wydaje mi się, kiedy jest blisko tego, żeby zmienić ekipę rządzącą. Czy pan minister, czy pan przewodniczący nie odnosi takiego wrażenia? Czy takie jest, wyborów parlamentarnych mamy 2 lata. No. I oczywiście różne rzeczy się zdarzają. W państwie demokratycznym mogą być wybory przedterminowe. Doświadczaliśmy takich wyborów przedterminowych w Polsce w okresie rządów PiS-u. Okazało się wtedy, że PiS nie potrafi sobie poradzić z rządzeniem. Ale póki co koalicja Platformy i PSL-u jest stabilna. Nie mamy zbyt dużej większości, ale jest dość stabilnie. Natomiast ja mam dzisiaj takie wewnętrzne też przeświadczenie, jak obserwuję to, co się na zewnątrz dzieje, czyli absolutnie poważny kryzys europejski, poważny, duży kryzys gospodarczy europejski, to myślę sobie, że ci, którzy są dzisiaj w opozycji, to oni wcale się do władzy nie palą. Znaczy oni nie chcą dzisiaj rządzić. Oni wolą poczekać, aż uda się Platformie przebrnąć przez ten kryzys, a oni wtedy ciągle w takim ataku na Platformę będą mówić, że oto my lepiej będziemy rozwiązywać problemy. No dobrze, problemy. Ale z czego pan nosi? Ale mamy wizytę wróbla świetną. Szkoda, że państwo nie mogli się... Przyleciał centralnie porozmawiać do mikrofonu. Z czego pan wnosi? Z ministrem środowiska chciał porozmawiać. Tak, z czego pan wnosi, że PSL jest stabilnym partnerem?
bo w mojej ocenie PSL tak już wam przyłożył nóż do gardła ostatnio a propos noża i gardła uboju rytualnego, że już lepiej nie trzeba. No, no ale oni się, mówię z tego, że nam się udało przez ostatnie 6 lat naprawdę wszystkie... Ale szantażować koalicję ubojem rytualnym, no panie ministrze, no to przecież... Wszystkie kryzysowe rzeczy rozwiązywać. Z ich punktu widzenia ubój rytualny, a proszę pamiętać, że oni są partią jednak adresującą się i działającą w obszarach wiejskich. Mają tam, że tak powiem, swój elektorat. Więc stąd zabiegają o takie, a nie inne rozwiązanie. Dla nas jest to strasznie trudne. Znaczy ja nie wiem, dla mnie jest to groteskowe w ogóle. Znaczy ja mam dość jednoznaczny pogląd w tej sprawie. No ale jak, bo pan mówi elektorat wiejski, to ci nasi biedni chłopi po prostu... Czy pan wiedział, żeby tam najpierw na przykład ogłuszać, a dopiero później... Niech pan nie prosi mnie o wspomnienia ze wsi, bo są raczej upiorne. No więc pan wie, jak to się odbywa i że ten proces się odbywa tak, jak no to, jest. No to PSL odwala jakąś komedię delikatnie. Nie, znaczy, proszę mi wierzyć, gdyby pan tutaj zaprosił rolnika jednego, drugiego, to on by panu mówił, że ten pomysł na to, żeby nie pozwolić prowadzić uboju tak jak do tej pory jest skandalem i że różne urzędasy w Warszawie zwariowały. Więc to jest tylko kategoria punktu patrzenia, no dobrze, a problem jest w Polskim dla mnie Sejmie... o tyle realny, że ja go nie widzę aż tak prosto. Znaczy, rzeczywiście... A jakie sumy to są, panie ministrze? Może pan... Niektórzy mówią, że miliardowe. Miliardowe. Że to są kwoty miliardowe dotyczące naszego rynku eksportu, bo dzięki temu... Tam część jest, ten ubój rytualny częściowo powiązany jest właśnie z pewnym procesem, który jest oczekiwany przez niektóre religie, że no ten tak. proces musi tak się odbywać, a koszerne, nie inaczej. Koszerne jedzenie. No w nie Polsce... wiem, czy koszerne, ale na pewno przez niektóre. Przez niektóre. Tomasz Tamborski, proszę o głos w sprawie, jak pana koalicja w starostwie z PSL-em, czy szantażują pana ubojem rytualnym? Nie przyszli jeszcze. Tego typu problemy nie są poruszane na poziomie samorządów. Ja się oczywiście mogę w tym zakresie powiedzieć tylko i wyłącznie na temat tego, co się dzieje w samorządzie lokalnym, w samorządzie powiatowym. Tutaj funkcjonuje sprawnie koalicja, która była już zawarta w poprzedniej kadencji i się sprawdziła. Wtedy mieliśmy troszeczkę więcej reprezentantów PSL-u. Dzisiaj jest to ugrupowanie reprezentowane przez jedną osobę, pana Pawła Adamczaka, i jest osoba, która jest... Trzyma się, nie czy jest osoba nie rozsądna, zagroził. Oczywiście ma swoje oczekiwania, ma swoje wymagania, ale we wszystkich kwestiach, z którymi on się zgłasza, na pewno szybko znajdujemy wspólny język i jakby dowód na to, co wydarzyło się parę dni temu, czyli absolutorium dla zarządu. Musiał się pochwalić. Powiatu. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Bo jest czymś... Groblował pan. Dobry starosta, to i... Ale dostał gratulacje SMS-em, czy... Nie, ale to zrobię zaraz publicznie. Niech się skończy... A tu były dwa takie przesilenia. Nie skończy informować, jak duża grupa radnych poparła jego... Więc na 18 głosujących, 15 osób, w tym ten tutaj wspomniany wcześniej PSL, jego przedstawiciel głosowały za absolutorium, więc jest to... A napięcia były. Słyszał pan o tym, czy nie docierało nie. tam? Jak ale nie? No. Starosta prowadzi życie bezstresowe. Aha. Starosta Tamborski. To jest wersja oficjalna. Bardzo dobry starosta, świetnie rozwiązuje problemy powiatu, także absolutnie nie jestem zaskoczony, że aż 15 radnych uznało, że zasługuje panie na ministrze, to, żeby były napięcia, pochwalić. Były napięcia, bo SMS-y fruwały po dziennikarzach i niektórzy już oszczyli sobie zęby, że będzie awantura. No i trzeba przyznać, że skutecznie Tomasz Tamborski z tego wyszedł obronną ręką i chyba nie było wyjścia, ale takim wstępem do tego była sesja studyjna, na której też było przesilenie. No i prezydent ocenił, że w sumie wyszło po jego myśli, ale wiemy, że takie jedno z główniejszych głosowań przegrał. Więc to rysowało też później to napięcie, bo to już wtedy ta opozycja widzi, a możemy coś ugrać, a już słabsi, już odpuścili, tak? Jak pan pamięta te swoje... Pamiętam dyskusję i trochę się przyglądałem tym wszystkim sprawom, które wynikały z tych różnych głosowań. I tak jak wtedy mówiłem, tak teraz troszeczkę mam takie uczucie, że
Zamiast poważnie zastanowić się, jak rozwiązać problem, to niektórzy tylko i wyłącznie chcieli to sprowadzić do poziomu emocji, a nie dyskusji o sprawach. Na szczęście, moim zdaniem, rzeczywiście jest tak, że dokument został przyjęty, że to najważniejsze. To jest z punktu widzenia Kołobrzegu najważniejsze studium, bo ono, tak jak wtedy mówiłem, określa główne kierunki, ale ono jeszcze wielu rzeczy nie rozstrzyga. A pan wojewoda nie odpowie, bo być może ktoś oprotestuje. No może ktoś oprotestuje, tego nie wiem. Może tak i to jest święte prawo różne. Musimy poczekać troszkę. Zakładam, że nie, że ten fragment proceduralny został wykonany dobrze. Natomiast oczywiście najważniejsze, bo później są następne kroki. Później następny krok to jest plan zagospodarowania przestrzennego, a później nawet z punktu widzenia przyrodniczego są zamiary inwestycyjne, bo przecież ocena oddziaływania na środowisko i decyzję środowiskową również trzeba uzyskać dla samych inwestycji. Jeżeli one, nawet jak będzie studium, plan i one będą negatywnie oddziaływać, to i tak pozwolenia na budowę nikt tutaj nie otrzyma. Więc naprawdę jestem bardzo spokojny. Cieszę się, że ten krok został wykonany. Studium nie jest czymś, co zostaje raz na zawsze. Jest dramatycznie ważnym dokumentem, ale nie dokumentem, którego nie można weryfikować i poprawiać, więc jeżeli w perspektywie czasu będzie taka potrzeba, to radni zawsze mogą jakoś zrobić nowe podejście. No i jest czas, żeby zapytać pana przewodniczącego. Tu powinienem powiedzieć, żeby pan starosta nie słuchał, ale no, jest jedyna okazja, żeby dokonać oceny sił Platformy Obywatelskiej w Kołobrzegu. Po tych właśnie i po absolutorium, ja wiem, że pan powie, że wszystko ok, ale to wiemy, wersja oficjalna, ale taką specjalną, wakacyjną, proszę. No były to było, mam powiedzieć, że nie jest wszystko ok. Nie, no tak, wszystko jest ok, ale było ciężko. Tak, pierwsza rzecz mnie interesuje, kiedy państwo podejmujecie decyzję, kto będzie kandydował na stanowisko prezydenta Kołobrzegu i jaką macie hierarchię ważności Kołobrzeżan w zachodniopomorskim, bo no, my cały czas tęsknimy za czasami, kiedy Kołobrzeg rządził i Szczecinem, i Koszalinem. No i rządzi. No rządzi, tak. Rządzi Kołobrzeg. No. Lokalne ambicje, proszę zaspokoić. Kto na prezydenta, kto na posła, kto na senatora, kto do Sejmu, kto... No to może wyborcy jednak zdecydują, nie ja. No ale będziecie układać przecież, już musicie już myśleć. Nie wierzę, dyskusje trwają i one są, tak jak zawsze w takim procesie, gdy dotyczy to ludzi, z jednej strony pasjonujące, a z drugiej strony bardzo trudne, bo trzeba znaleźć takie rozwiązania, które będą z jednej strony akceptowane przez mieszkańców Kołobrzegu, a później skutecznie to, co zaproponujemy, realizowane. Ja mam takie wewnętrzne przekonanie, patrząc przez pryzmat tego, co się w Kołobrzegu dzieje, że przez ostatnie lata to ludzie związani z Platformą jako jedyni potrafili dość jednoznacznie i później skutecznie realizować pomysły dotyczące rozwoju tego miasta. Czy pan zna jakiekolwiek pomysły proponowane przez opozycję? Oni tylko krytykują. Oni... Ale jak byliście w opozycji, żeby była sprawa jasna. Zawsze tak jest. Opozycja zawsze ładnie podcina nogę. Jak byliśmy w opozycji, to oprócz tego, że krytykowaliśmy, to jeszcze proponowaliśmy własne rozwiązania. Dzisiaj rządzimy, proponujemy ciągle własne rozwiązania i skutecznie realizujemy. Tak jak się pięknie Kołobrzeg zmienia, to nie ma takiego drugiego miasta w Polsce. I jednocześnie słychać to, co mówi opozycja, a oni jedynie to, co, jeżeli coś mówią, to tylko i wyłącznie krytykują. A pan słyszał jakiś ich pomysł na to, że trzeba zrobić to, tamto? Nic z tych rzeczy. Opozycja cała, bez wyjątku. Ja mogę za siebie odpowiedzieć. A pan na szczęście nie jest w opozycji, chyba że coś się zmieniło. Nie wiem. Panie ministrze, po tej ostatniej audycji publiczność stwierdziła, że zrobiłem panu gratisowy PR. A ja miałem takie wrażenie, że pan mnie postawił na rozstrzelanie. Dokładnie tak, wie pan. I tak samo jest z ocenami. Rządzicie, jest naprawdę super, nikt do tego nie ma zastrzeżeń, ale będziemy mówić o rzeczach krytycznie. A teraz, żeby mi pan nie uciekł z tematu, bo się kończy temat audycji, proszę jakimiś nazwiskami. Anna Mieczkowska. Świetna będzie pani marszałek. Na posła, na prezydenta, na senatora. Absolutnie świetnie sobie rozwiązuje problemy, za które odpowiada w zarządzie województwa.
to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że Kołobrzeg dalej rządzi regionem, bo pani marszałek pełni funkcję w regionie. A gdzie jest planowana pani Anna? Ja myślę sobie, że trzeba panią Anię zapytać. Ja myślę sobie, że pani Pan Ania... Marek Hok zostaje na posła, czy będzie gdzieś... Czas pokaże. Ja będę bardzo uważnie słuchał tego, co zaproponuje Platforma Kołobrzeska. My nie jesteśmy partią wodzowską, więc... A poza tym przed nami wybory wewnątrz Platformy. Na jesieni, więc one najpierw się muszą zdarzyć. A wyborów w Platformie A dopiero później będzie dopiero tak naprawdę realne propozycje struktur odpowiedzialnych za to. Mhm. Za sprawy dotyczące konstruowania wyborów do Rady Miejskiej, powiatu, prezydenta. De facto decydujący głos będzie miała struktura powiatowa Platformy Kołobrzeskiej. Ja patrząc przez ten pryzmat jestem trochę spokojny, bo wiem, że kandydatów jest wielu, każdy z nich jest świetny. Ja nie byłbym taki spokojny, bo wie pan, no, fajnie, że są, ale jak jest dużo bardzo dobrych, to też nie jest ciekawie. Ale dam radę. A nie pozabijacie się? Czy ja wyglądam na killera, albo pan starosta? Dobrze, czy to powiedzmy. Pan prezydent Gromek, a jaka albo jest pan ścieżka? Poseł Hok wygląda na killera. Wszyscy są absolutnie porządnymi ludźmi. Każdy ma jakieś ambicje, panie ministrze. Odnoszą sukcesy. Sam pan stwierdził przed chwilą. Tamborski do góry, Gromek z sukcesem, Anna bardzo dobrze, Marek na swojej pozycji. I teraz co? I każdy będzie chciał akceptacji i jakiejś Proszę zauważyć, ścieżki, że czasami jest tak, a Watykan bardzo że, daleko. Właśnie, no. O, dobry przykład z Watykanem. Dobry przykład. Jak czasami kardynałowie się zbierają, to oni mają gigantyczny problem z wyborem nowego papieża. Ale zamykają się, dyskutują Zamkniecie z sobą, się na konklawę? Rozmawiają i się pojawia biały dym. Proszę być pewny, będzie biały dym. Będzie, Bruberek właśnie przyszedł potwierdzić, że dokładnie tak będzie, że tutaj dla każdego jest miejsce i każdego z tych osób wymienionych przez pana trzeba wykorzystać, bo każda z tych osób ma naprawdę ogromną wiedzę i doświadczenie, które warto wykorzystać na rzecz Kołobrzegu. Jakby pan jeszcze powiedział, że wykorzysta pan także głos opozycji i nie wyśle ich na zsyłkę gdzieś tam do innych... Ale, znaczy, pan mówi opozycji, no ta jedna... O życzeniach, no, takich, o tym właśnie nie wiem o czym, bo to, opozycja to znowu wariant negatywny. Jak coś pozytywnego zaproponuje... Mamy fajnych ludzi, i którzy poza Kołobrzegiem tracą czas na walkę z partią rządzącą. O tak powiem. Ale poza Kołobrzegiem to kto jeszcze jest? A to już zostawmy na następną audycję. Zamawiamy kawę. Ale Tomasz Tamborski wie, o kim myślę też. To jest poza Kołobrzegiem. No jak, no pracują ludzie, fajni ludzie. A niektórzy to już emeryci, to już o nich nie mówmy. O nich nie mówmy, bo oni już nawet nie Dobra, są fajni. Życzę wam wszystkiego dobrego, dziękuję za tą audycję. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy w imieniu Kołobrzegu też za to, co pan robi i proszę pamiętać i robić i przywozić nam fajnych gości na wakacje i dzwonić wtedy do mnie i będziemy przeprowadzać wywiady, lobować Kołobrzeg w radiu, gdzie się da i chwalić ministra Gawłowskiego za szerokie plaże. Oj tam, chwalić niekoniecznie, tak. Ale też proszę nie krytykować. Będzie dobrze. Dziękuję bardzo. To było ostatnie wydanie przedwakacyjne i dopiero teraz w rozmowach z widokiem na ratusz spotykamy się we wrześniu, panie starosto i panie ministrze, Czekamy ale w krótkich majteczkach, jak was złapię gdzieś z mikrofonem na plaży, to bardzo chętnie. Absolutnie, będziemy Będzie się pan odzywać. Plażował w Kołobrzegu? Tak. Na swojej plaży. Na swojej. Dziękuję pół metra bardzo. Kwadratowego, może mi ktoś tu przyzna. Że ktoś tam murują panu tabliczkę. W tym miejscu leżał i marzył o szerokiej plaży Stanisław Gawłowski. Marzył, i proszę bardzo. Jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.